Hej, hej, jesteśmy w regionie Madonna di Campiglio, gdzie kolejny dzień przesuwania na nartach. Pierwszy raz w tym regionie, także mam nadzieję na kupę fajnych wrażeń i miejsce zobaczenia. Włochy są świetnie przygotowanym miejscem na turystykę zimową. Myśmy byli w takiej polskiej grupie, tak naprawdę dzieci miały swoich rówieśników, jeździły na nartach. Główny cel wyjazdu to było poznanie okolicy Górnej Adygi. Jesteśmy w browarze Birra Pejo, miejscowości, w której się zatrzymaliśmy. Jest tutaj taki mały browar, aczkolwiek mają ważenie 1000-litrową. Za mną są cztery zbiorniki fermentacyjne. Ten dokładnie tutaj po mojej lewej stronie. To są zbiorniki, w których gotowany jest do piwa coś na refermentację, najczęściej cukier. To był mały, lokalny browar. Mieli trójnaczyniową warzelnię. Ciekawe było to, że wszystkie piwa były refermentowane w butelkach. Mieli przygotowane odpowiednie zbiorniki, które były bezciśnieniowe. Potem piwo było przepompowywane do drugiego zbiornika, gdzie był dodawane albo glukoza, albo jakiś cukier. Wymieszane, rozlewane na linii. I wtedy trzymane w takich pomieszczeniach, gdzie była utrzymywana temperatura około 21-22 stopni. To piwo refermentowało ponownie w butelce, nagazowywało się. Było też bezpieczne, bo wtedy nie ma jak gdyby cały tlen, który jest w butelce, który jest bardzo negatywny dla piwa i źle wpływa na smak piwa. Jest redukowany, bo jest zjadany przez drożdże. Idą raczej swoją linią. Tam były 4 albo 5 różnego rodzaju piw w bieżącej produkcji. Od czasu do czasu jakieś pomysły z owocami albo z jagodą goji. Nie żebym był jego wielkim fanem, ale sam pomysł uważam za ciekawy. Miały trochę ciemniejszą barwę, lekkie takiej goryczki troszeczkę innej nadawały. Nie wiem, czy takie określenie jak może piołunowej, takiej popiołowatości troszeczkę więcej w tym piwie było. Byliśmy w całkiem ciekawej knajpie, typowo bawarskiej, sauerkraut, czyli kwaśna kapusta. Schweinebraten. Wursty i tym podobne. No i oczywiście dobre piwo do tego. Tutaj wzięliśmy pszeniczne, naprawdę klasa. Po drodze zatrzymaliśmy się w Monachium, gdzie też odwiedziliśmy z jedną takich lokalnych piwiarni. Można było zobaczyć, jak ta kultura picia piwa w Niemczech, w Monachium, w Bawarii, stolicy Bawarii wygląda. No jest tam to faktycznie, bo tam jedzenie jest takie typowo pod piwy, takie właśnie sauerkraut z ziemniakami i kawał mięcha. To było naprawdę też ciekawe przeżycie. No i ilość piwa, jaką oni tam rozlewają, tak, to jest po prostu kosmiczne ilości. Tak.